Miło was tu widzieć, nerdy. Też jestem nerdem, kompilowałem swój kernel nieraz. Ale dzisiaj na zakończenie SBS-a chcę wam trochę przewietrzyć w głowach i mniej o technikaliach i programowaniu i bezpieczeństwie, a więcej trochę o tym, co możecie zrobić zabawnego z komputerem. Z użyciem otwartego oprogramowania. Nazywam się Tobiasz Karoń, mam ksywę UNFA i poza dźwiękiem robię grafikę. I tak właściwie z tego żyję w tej chwili, że robię grafikę 3D, jak to, co na tapecie. Ale poza tym też zajmuję się, robię efekty dźwiękowe i muzykę, postprodukcję dźwięku do filmu, jak mi wpadnie jakieś zlecenie. No i robię elektroniczną muzykę. I chcę wam dzisiaj pokazać taki programik, nazywa się LMMS. Jest to open source'em. Działa na Windowsie, na Linuxie, na Macu. I służy do robienia elektronicznej muzyki. Używam tego ciągle, bo jest bardzo wygodny. A, okej, wyświetlam coś. Okej. Teraz powinno być lepiej. O, jest. Dobra, a więc to jest LMMS, otwartośródłowy program do robienia muzyki. Najwygodniej się tu robi elektroniczną muzykę i to chcę dzisiaj z wami robić. Zacznę może od jakiejś prostej linii basowej. Mam tutaj taki syntezator, nazywa się Zynat SubFX. Jest przekozacki. Jego interfejs jest bardzo rozbudowany i łatwo się zgubić. To jest główne okno. I tutaj mamy do wyboru 16 różnych instrumentów, które mogą grać równolegle na różnych kanałach MIDI. I tu mamy ustawienia instrumentu. I mamy trzy różne silniki syntezy. Domyślnie mamy odpalony pierwszy. I tu mamy główne okno. I mamy tutaj regulację głośności, filtr, czyli zmianę barwy, zmianę wysokości dźwięku. Ale pod spodem jest jeszcze jedna warstwa, czyli poszczególne głosy, których jest 8. I LMMS właśnie stwierdził, że się wysypie. A nie robił tego dawno, co jest dziwne. Do tej pory działał dość stabilnie. No nic, możemy sobie wklepać jakąś prostą melodię. Najpierw go trochę podgłośnie, żebyśmy słyszeli, co robimy. Skopiuję to. Zrobię jakąś wariację. Jako, że miał być to bas, to przydałoby się go trochę obniżyć, więc zaznaczę sobie wszystkie nutki, przeniosę to w oktawę w dół. Może trochę wyżej. Skrócę je. Taki happy hardcore się zapowiada. Niech będzie. To może zrobię jeszcze jedną kopię tych nutek, żeby było trochę ciekawiej i coś tu zmienimy. Teraz niech to sobie gra, a my zrobimy jakąś inną barwę. Które? Które?
To jest fala piłokształtna. Możemy jeszcze przystroić w dół. I możemy sobie to sfiltrować. A tutaj mamy obwiednie, czyli takie coś, co nam zmienia parametry filtra z czasem. Teraz nam zaczyna wysoko. No to mamy początkową wartość. Tu mamy tak zwaną dobroć filtra, czyli rezonans. A żeby było jeszcze bardziej oldschoolowo, to trochę to przesteruję. Dobra. Teraz myślę, że będzie lepiej, jak to trochę przesunę o jedną ósemkę i wtedy perkusja będzie walić na raz, a bas będzie walić na raz i będzie takie śmieszne odbijanie. To teraz wstawię sobie, zrobię bęben, stopę, czyli tf, tf. Na razie nie brzmi jak stopa. Fala sinusoidalna. Przestroję ją w dół. O, bardzo nisko. I włączę obwiednie wysokości, żeby nam zjeżdżała z góry na dół. No i jeszcze trzeba ten dźwięk skrócić, bo cały czas wybrzmiewa. Tutaj widzimy na wskaźniku poziomu, że to gra cały czas. O, a wystarczy, żeby grało na samym początku. Możemy sobie jeszcze skrócić. Bo tu mamy obwiednie głośności, czyli dźwięk zaczyna się najgłośniej i ścisza się. Dłużej się ścisza. No to chyba wystarczy. Przydałoby się jeszcze coś do tego stopy, żeby to dosmaczyć, więc odpalę sobie drugi głos. Będzie kolejna sinusoida najpierw, ale ja chcę coś innego. I wezmę sobie szum. Możemy wyłączyć filtrowanie, bo domyślnie jest tutaj filtr dolnoprzepustowy. Więc ten szum teraz jest znacznie jaśniejszy. I sam ten szum skrócę. Bez tego tak głucho. No z tym się przebija lepiej. Trochę dość ciszę, żeby nie było aż takie straszne. I teraz moje ulubione danie. Przester. Jak ma być hardcore, to musi być przester. Nie pójdzie inaczej. Dodam jeszcze korektor. I zrobię taki myk. Dodam filtr górnoprzepustowy. Widzicie, zniknął cały bas. Ale ja chcę go jeszcze wyostrzyć, żeby był bardziej stromy i dać mu rezonans. Ja jeszcze sobie podbić ten sam dół. Łupie lepiej niż whisky. I teraz połączymy to jedno z drugim. Na grzybach to bardziej rzeczywiście. Dobra, może trochę to uambitnijmy, żeby nie było tak strasznie cały czas. Zostawię sobie ten fragment, bo jest, mam do niego sentyment.
Więc robię coś troszkę bardziej może. No, trochę mniej happy, ale dalej hardcore. Wstawię tutaj znaczniki zapętlenia prawą myszą i środkową, końcowy i ten, i teraz możemy sobie to grać w kółko. Dobra, trzeba coś do tego dodać. Nasz happy fragment na razie odłożę na bok. I może jakiś lead, czyli instrument prowadzący. Zacznę od tego, że wezmę sobie kopię linii basowej i przeniosę ją w górę, oktawę, żeby słyszeć, co się dzieje. Dobra, myślę, że już pamiętam, co tam dalej szło. Damy temu nazwę, żebyśmy wiedzieli, co to jest. Jak się ma 4 ścieżki, to nie boli nie nazywać ścieżek, ale jak się ma 30, to już tak. I teraz może tak trochę chiptunem pojadę. Albo i nie. Dodam drugi głos z piłą. No i tak to zostawię. A tutaj dam filtr, który wycina środek spektrum, czyli robi dziurę. To, że sobie go wyłączyłem, więc nie słyszeć. No. Im wyższe Q, tym węższa ta dziura w spektrum. Niech to się samo tak kręci. No tutaj mamy LFO, czyli oscylator wolnoprzebiegowy, który sam kręcić będzie nam tą gałką. O tą. Tylko on się restartuje z każdą nutą. Jak włączę continuous, będzie niezależnie. Zmniejszę tempo. No i ten dźwięk troszeczkę ewoluuje, trochę żyje. Zmienię to na mono, a nawet legato. O. Jest przycisk panik. Jak ktoś nie chce się zamknąć, to wciskacie przycisk panik i powinno się zamknąć. Portamento to jest taka opcja, że częstotliwość nuty nie od razu wskakuje tam, gdzie powinna, tylko podjeżdża sobie. I tutaj mamy kontrolę. Normalnie jak są mniejsze interwały niż 3 klawisze, to w ogóle tego się, to się nie dzieje, a my chcemy zawsze. A tu jest czas. Takie chcemy delikatne. No i może nam się jeszcze przyda jakiś delay, czyli echo. Zobaczymy, co to będzie. Czy to w ogóle będzie razem grało. 3, 2, 1. Uch!
A to co? No. Wiecie, takie rzeczy są, które się nie dzieją nigdy, jak pracujesz, a dzieją się, jak robisz prelekcje. Tak. A więc. Gdzie by to zapisać? No tu, bo czemu by nie? Will it save? Maybe. You never know. Let's try again. Will it blend? Yes, it blends. Widzę, że dzisiaj chyba mój komputer mnie nienawidzi. Może dlatego, że mam dysk, który się kończy. Bałem się, że ta maszyna zdycha. It's not funny. Not funny. Alt, Cesar Kube. Yes, it blends. Yes, because I'm rebooting the machine. No, także... It's not the usual way of how it goes, but, well, sometimes it happens. Cóż, generalnie strasznie się jaram syntezą dźwięku i spędziłem masę godzin, po prostu wracałem ze szkoły i... Siadałem do kompa i dźwięki, fale, oscylatory, matko, filtry. I myślę, że to jest świetna zabawa. Po prostu zamiast siedzieć i grać w WoWa albo jakieś takie rzeczy, ja klepałem muzykę. I na początku nie dało się tego słuchać, tak zupełnie. Po prostu puszczałem to komuś, ej, posłuchaj, jaki fajny, nie? Nie, stary, nie. Weź, zabierz to. No, ale minęło parę lat. I nawet ja stwierdziłem, że chyba jest trochę lepiej już. Nawet trochę mi się chce tego słuchać. Nie, znaczy od początku mi się bardzo chciało, bo nie wiem dlaczego, ale wszyscy inni twierdzili, że to jest merde, że tak powiem, a mi się to podobało. Ale po paru latach innym też zaczęło się podobać. I minęło 10 lat i czasem robię to na zlecenie dla kogoś. Więc... Wow, coś się zmieniło. Jednak siedzenie nad czymś i dłubanie tego przez lata coś daje. Dzieje się. Why is not my mouse responding? Obawiam się, że ten kursor oznacza, że mój kernel zdechł. No, nawet w TTY nie mogę wejść. Alt, Cyser, Q, B. O, jeszcze działa. Obawiam się, że powinienem był jednak zmienić dysk wcześniej. Ale cóż, zlecenia, nie ma czasu. Przekopiluj to szybko. Jeśli ktoś ma Windowsę i internety, to możemy szybko ściągnąć LMMS-a i kontynuować. Ładujemy moduły kernela. Może któryś się wypierdziela. To jest takie śmieszne. Naprawdę, pracuję na tej maszynie codziennie i działa. Nie wiem, dlaczego dzisiaj nie chcę. Swoją drogą, ten syntezator z Natsub FX, tak się trudno nazywa, ale Maxive Zin w środowisku, bo jest łatwiej to wymówić. Właśnie pewien człowiek siadł na parę miesięcy, nazywa się Mark D. Curry i napisał do niego nowy interfejs.
Wcześniej ludzie narzekali, że and here it goes. This laptop is bricked. Replace it. I napisał nowy interfejs do ZenSubFX-a, który ma tę zaletę, że po pierwsze jest w jednym okienku, więc nie trzeba się przełączać przez te wszystkie okna i masz ich potem 20 na ekranie, jak masz kilka instrumentów i nie wiesz już, które do którego i wciskasz Alt-Tab i tak nie. A może to to? Kręcisz czymś, a potem oh fuck, to nie był ten instrument, co ja zmieniłem w ogóle? Także rozwiązał ten problem, bo teraz wszystko jest w jednym oknie i są zakładki. I też jest plus taki, że to jest skalowalne. Można sobie to w dowolnej rozliczości odpalić i się rysuje, skaluje się. Tylko no właśnie siedział na tym parę miesięcy i teraz będziemy robić taki trochę crowd refunding, żeby on postara się to sprzedać. Przez jakiś rok będzie to sprzedawać za kilkadziesiąt dolarów. Bo to jest tylko interfejs graficzny. Można odpalić ten syntezator w trybie headless, czyli bez interfejsu. I można odpalić sobie ten interfejs. Także można używać go bez interfejsu graficznego, albo można używać ze starym, albo z nowym. I trochę to testowałem i jest fajne. To nie jest ten blue screen, o którym myślicie. Tak. W Linuxie nie ma blue screenów. Kliknąłeś się. Tylko są kernel paniki. Są backupy. Spoko. Mam obraz dysku, inkrementacyjne backupy wszystkiego, co nie było w obrazie. I chyba będę musiał dzisiaj po powrocie wymienić dysk. I'm afraid. Wee! Wziąłem HDMI. Teraz szukam jacka madafaka. O, jest. Teraz. A, może sobie przepnę błyszkę. Mam. Will it blend? O. Dobra. Na Windowsie, tak, SDL jest w zasadzie chyba jedyną opcją. Nie brzmi. Czekaj, zaraz będzie, bo po ustawieniu trzeba go jeszcze włączyć tam parę razy, żeby zaczął działać. A. Wiem, bo brzmi. Okej. Czekaj, czas trzeba. Swoją drogą, LMMS ma też fajną wtyczkę, która nazywa się SFXR. I to jest świetna wtyczka, która służy do robienia efektów dźwiękowych w stylu chiptune. I ma taki generator, że może sobie, jest kilka typów dźwięków, na przykład wybuchy, wystrzały, zdobycie power-upa albo jakiś przycisk. I klikacie to i on wam losuje parametry w pewnych granicach, które dają dźwięk z pewnej kategorii. Do myszki. Ale myszka działa, to po co? Nie wiem. Nie, jestem samoukiem. Zacząłem muzykę robić od tego, że kolega mi ściągnął program Fruity Loops w 2005 roku chyba. I zacząłem klikać właśnie takie sekwencje perkusyjne, bo tam od początku są cztery dźwięki. I klikałem. I tak, o matko, ale fajne! I siedzę i klikam, i klikam. Ej, posłuchaj tego, kolega. Nach. A, byliśmy zmutowani. No i jej! Mamy dźwięk. Dzięki! Give me more loudness. Loudness is good. A to będzie bardzo loudness. O, jest. No właśnie. Myślę, że polecę szybko od początku, albo pokażę wam trochę więcej instrumentów, bo ZenSubFX, o ten na samym dole, bo jest alfabetycznie,
Jest przekozacki, ale jest też dosyć skomplikowany i na początek trudno go ogarnąć. Więc jeśli chcecie się zacząć bawić z muzyką elektroniczną i tak sobie po prostu czasem poklikać i posłuchać, jak to ładnie wali, to możecie zacząć używać trochę prostszych instrumentów, które ma LMMS, a które są bardzo fajne. Na przykład właśnie jak się odpala go, normalnie jest tutaj, mamy sekcję sekwencji rytmicznych. Oh no! Będzie inwazja Face'a na uwal sieć. Ładny zwrot. Podoba mi się. I na początku mamy tutaj taki syntezator perkusyjny. To się nazywa kicker. No i służy właśnie do dźwięków rytmicznych. Jest wpyte głośny na początku. Mamy tutaj częstotliwość dźwięku. Tutaj czy zależy od tego, jaka jest nuta wybrana, bo możemy sobie różną nutę wybrać. O, teraz to uderzenie jest wyższe. Ale możemy to wyłączyć. To jest nasza podstawa rytmu. Napierdalacz. Tak zwany. Drugim fajnym, znaczy właściwie najfajniejszym instrumentem, który jest tak najbardziej powszechnie używany, jest tak zwany triple oscillator. I to jest kalka pewnego instrumentu z programu Fruity Loops, gdzie się to nazywało 3XOSC. I charakteryzuje się on tym, że jest dosyć prosty, mieści się cały interfejs w jednym małym okienku. A jest w sumie bardzo dużo opcji. Tylko też na początek gra głośno, więc go ściszymy. No, to jest minimalna szerokość okienka. Tu mamy wysokość. Dwadzieścia cztery klawisze w dół to dwie oktawy. 12 to jedna. To taka liczba, którą warto znać, bo to samo nie podpowiada. Albo są all the way down. Mamy tu różne typy fal. I możemy sobie włączyć drugi głos. Ale zamiast go miksować, tutaj mamy opcję łączenia pierwszego z drugim i drugiego z trzecim. To możemy na przykład zrobić modulację FM. Czyli, że drugi oscylator wpływa na wysokość dźwięku pierwszego. Dosyć ostro. Możemy sobie odstroić osobno z lewej i z prawej. Chcę trochę poszerzyć dźwięk. To brzmi dosyć dziwnie. I must say, I wasn't expecting sounds like these.
Jak widzicie, tych wtyczek jest tutaj bardzo dużo. I tu jest na przykład tenże SFXR, który... Właśnie tworzy różne dźwięki efektów dźwiękowych losowo. Czasem go używam, jak mam robić chiptune'owe efekty do gier. Aczkolwiek potrafi być niestabilny. Dobra. Może jednak spróbuję kontynuować z naszą melodią. Teraz wszystkie trochę skrócę, żeby były odstępy. Nadam temu jakiś dźwięk. Może niech to będzie bas. Jakąś barwę. Woohoo! Yes, we're advanced! Widzicie, tu jest inna wersja interfejsu graficznego, ale wszystkie elementy są na swoim miejscu. Tylko kolory są inne. Mamy filtr dolno-przepustowy, częstotliwość się obniża. I to mu na razie starczy. A jak dołożymy do tego naszą stopę, to co będzie? Przyda się coś innego jeszcze do tego. Właśnie taki instrument prowadzący. Potrzebuję większej rozdzielczości siatki. I need a finer grid. I potrzebuję, żeby mi następną nutę robił taką, jak ostatnią zaznaczoną. No i teraz mamy dwa głosy. Ten górny zostaje. A, bo ten górny jest na swoim miejscu, to ten dolny wylatuje. I teraz nadamy mu jakąś barwę. Może fala prostokątna, ale damy jej więcej głosów, rozszerzymy w stereofonii i trochę jeszcze rozstroimy. A może teraz potraktujemy to filtrem środkowo-przepustowym.
Odcina górne i dolne częstotliwości i przepuszcza tylko pasmo w środku. Jak to zabrzmi razem? Możemy to trochę rozwinąć. Z kontrolem przeciągam i kopiuję klipy. Zrobię sobie duplikat tego sekcji perkusyjnej. Właściwie to mogę sobie to tak zrobić. O. Pyk. Dwa kliki tu i teraz możemy sobie tutaj zrobić na przykład zagęszczenie. I będzie... Przydałby się werbel. Tak w ogóle, jak nie chce wam się syntezować perkusyjnych dźwięków od zera, to LMMS ma pewną bazę różnych dźwięków samplowanych. No tutaj ikonka z nutką, samples i są różne dźwięki. Ale jako, że jestem fanem syntezy, to jestem hardcorem i syntezuję. Będzie jeszcze werbel i hi-hat. Wejdę sobie do tej pierwszej wersji i dodam werbel co drugie uderzenie. Snare. Snsre, nope. Ups. O, pardon. No i tak, skracamy. Dodaję mu odpowiednie wysokości. Przestajemy trochę w dół. I teraz tak, pierwszy głos to sinusoida, ale przyda nam się jeszcze szum. Bo bez szumu werbla nie ma. I to jest dosyć proste, ale spełnia swoją rolę. Teraz możemy to skorygować. Właśnie filtrem górnoprzepustowym, stromym i rezonującym. Taki bardzo wysoki werbel, bo to już prawie 600-500 Hz. No i czego jeszcze trzeba? Hi-hat. To takie... Tym razem najpierw odpalę interfejs, a potem włączę granie, żeby już nie było... Alt-tab. I szybko skracamy ten dźwięk. I teraz możemy sobie zrobić trochę bardziej skomplikowany dźwięk. Lubię robić hi-hat czasem tak, że biorę jakąś falę, na przykład trójkątną, która może zmienić się w prostokątną. Tak ją lekko ścinam, dodaję losowo harmonicznych, a potem włączam modulację FM i wyłączam filtr, który jest normalnie. I przy odpowiedniej sile to brzmi prawie jak szum. Jeszcze mogę to troszeczkę rozmyć w stereofonii, nadać temu więcej przestrzeni. I to jest hi-hat. Dobrym zabiegiem jest taki dźwięk jeszcze przepuścić przez filtr górnoprzepustowy, ale już bez rezonansu. Bo tu mogą być jakieś śmieci gdzieś w dolnym rejestrze, które będą nam zakłócać pracę basu. Yeah. Potrzebujemy wariacji. Kontrol przeciągam. Hop.
Yeah. No i teraz z tą nową perkusją. Może by się przydała jakaś jeszcze coś, co by nam trochę podkreśliło koniec frazy muzycznej. Co prawda tu mamy tylko jedną frazę muzyczną, nie mamy dwóch nawet. Ale i tak przyda nam się mały rozbieg. Ja to nazywam pre-noise, czyli coś, co... robi hałas przed zmianą. No i właśnie, można to zrobić z szumu. Czyli zamiast sound biorę noise i wtedy będzie szumieć. Ale to ma nie szumieć cały czas, tylko ma ten szum po pierwsze narastać trochę. Trochę za szybko. Jeszcze. I może też tym filtrem dolnoprzepustowym możemy go przefiltrować, ale chcemy, żeby od początku był bardzo nisko zamknięty ten filtr, a potem żeby się otwierał. Jak dodam trochę rezonansu, to będzie lepiej słychać, co się dzieje. Hej! O to chodziło. Możemy sobie dodać kolejny element perkusyjny. Tak zwany crash, czyli talerz, który jest trochę odwrotnością tego pre-noise, bo następuje natychmiast po zmianie. I to będzie jedno uderzenie. I tu wam pokażę trzeci właściwie silnik syntezy z NCBFX, który jest kozacki. Bo normalnie używaliśmy teraz AdSynth. Jest jeszcze subsynth, który generuje biały szum i filtruje z tego muzyczne dźwięki. Tutaj są harmoniczne, można sobie wprowadzić wszystko. I możemy sobie regulować szerokość filtrów. Nawet zmienić szerokość tych filtrów w czasie. Zaczyna się wąsko, robi się szeroko. Ale nie o to nam chodziło w tym dźwięku. Więc wyciszę to, bo jest jeszcze cudowny pad synth, który wygląda sobie tak. I mamy falę podstawową. Weźmy sobie na przykład piłę, która na początku jest trójkątem i trzeba ją dopiero skosić, żeby była piłą. A my ją skusimy tak nie do końca. Dodamy sobie kilka jeszcze kopii tej samej piły w wyższej częstotliwości. 7 razy szybciej, 10 razy szybciej i tak dalej. I mamy taką gęstą teksturę. Trzeba zrobić sobie apply, ponieważ pad synth generuje próbki w tle, które się zapętlają. I tu mamy wzór, jakby taką funkcję dystrybucji częstotliwości, energii dźwięku wokół każdej harmonicznej. I możemy sobie to regulować w bardzo dziwny, ciekawy sposób. Gdzie jesteś, Marcin? No dobra. Grunt, że mamy to. Aha. Wiele, wiele lat pracowałem na jednym. Teraz dopiero pracuję na dwóch. A przydają się rzeczywiście. Tu mamy szerokość pasma, ale musimy dać apply, żeby przeliczył próbki, sample. To już jest tak szeroko, że jest szumem. Ale możemy zrobić śmieszną rzecz.
zmienić sobie, wiesz, szerokość tu. Możemy dodać więcej fragmentów. I możemy sobie je przekosić, rozciągnąć. Możemy sobie jeszcze zasymetryzować. Powstają bardzo, bardzo dziwne, ciekawe, metaliczne dźwięki. Teraz jak sobie filtr dolnoprzepustowy zamienimy na górno, to skubaństwo brzmi jak talerz. Moglibyśmy sobie jeszcze dodać do tego pogłos. O, to jest coś, czego jeszcze wam nie pokazywałem. Mamy w instrumentach zakładki. Pierwsza to jest wtyczka, to jest najważniejsze ustawienia generowania dźwięku. Tu są rzeczy, które Zynacowy FX ma swoje, więc nie używa. I mamy jeszcze zakładkę FX. I tutaj możemy sobie dodać na przykład plate. To jest pogłos. Jakby nazwa niestety nie wskazuje, bo nie ma tam reverb. Ale jest taka technika stara robienia takich kamer pogłosowych, gdzie jest arkusz blachy i jest sobie taki, nie wiem, transducer, który wali impulsem w środek albo przekazuje dźwięk, odgrywa sygnał, który gdzieś tam ktoś wysyła z miksera. I są mikrofony czy kolejne przetworniki poprzypinane w różnych miejscach tej blachy. I jak wpuszcza dźwięk w tą blachę, to on się odbija na różne strony. Część tego dźwięku gdzieś wygasa, część się wytraca, część wraca opóźniona w różnych miejscach. I ta wtyczka próbuje to symulować. I jak ją mamy? Tutaj mamy blend, czyli mieszanie. Jak damy cały czas do oporu w lewo, to w ogóle nie słychać efektów tej wtyczki. Jak damy do oporu w prawo, to słychać tylko pogłos. Tutaj mamy szerokość pasma. Jak to damy w górę, to będzie jaśniej. Więcej wysokich tonów przejdzie. Tail, czyli długość ogona. No, brzmi jak katedra. Ale przyda nam się tak z połowę. O, i to nam wydłużyło ten dźwięk. Jest taki łagodniejszy i też nam go troszeczkę łagodzi. Więc jak to zabrzmi? Nie wiem, czy mam jeszcze czas. Dużo mam czasu? Czyli 3 minuty? Czy... A, spoko. Dobra. To zobaczymy do końca, gdzie są dojedziemy. Ile wam starczy sił i mi. Można by zrobić w takim razie jakąś drugą frazę. Tak w ogóle. Zrobię mądrą rzecz. Zapiszę projekt. SBS 2016-01. Jej! Już nic nam nie grozi. No chyba, że dysk się spali. Głowice zjedzą talerze albo coś takiego. I tutaj chciałem trochę zrobić coś w trochę innym rytmie. To tak trochę z drum and bassu wzięte. Żeby nie było już tak nudno, jednostajnie miarowo. I może w takim razie zrobimy sobie jakiś nowy bas. Bas jest w sam raz. Jak się to kończy? Dum. To taka trochę podstawa progresji akordów. Tylko, że jeszcze nie ma tych akordów. Ale możemy zrobić. Do
surowe rozwiązanie. No bo to trochę brzmi jak organy. Dobra, te harmony, to ma jakiś sens muzyczny. No to mamy już akordy i linię basu jednocześnie. To zajmę się może najpierw akordami. Nie, najpierw odpalę interfejs. O, srogo. No nie, czyżbym nie trafił w przycisk? Używam tej myszki od 7 lat przynajmniej. Halo? No? A, dobra. Dobra, to ja w tym czasie... Action. Yeah. Jesteśmy z powrotem. Zostaliśmy przy akordach, które potrzebują barwy. Jeśli mamy już odpalony interfejs i jest to właściwe okno... Tak, to okno. Ściszę to. I skorzystamy z pad synfa. Nazwa się wzięła od instrumentu typu pad, który właśnie służy do akordów głównie. Jeżeli ktoś słucha muzyki ambient, to tam są same pady często. No taki hardkorowy ambient, to są same pady. Możemy sobie za podstawę wziąć falę piłokształtną, która się charakteryzuje tym, że ma wszystkie harmoniczne po kolei. Bo na przykład fala prostokątna ma co drugą. To będzie widać, jak będzie... O, widzicie, tych zielonych tutaj kresek jest dwa razy rzadziej. Jak włączę piłę, to jest gęsto, jest każda. Słucham? Tak. I piła się świetnie nadaje do udawania dźwięku orkiestry symfonicznej. Zgubiłem się w oknach. Czyli nie mogę doczekać jednookienkowego interfejsu do tego syntezatora. Ale żeby to brzmiało jak smyczki, to trzeba troszeczkę jeszcze... Trochę to może delikatnie rozjaśnić. Dodać trochę vibrato, czyli... To jest dużo. To jest za dużo. To jest zepsuta taśma. Mamy tutaj trochę to może i dodam jeszcze, żeby zaczynało się losowym miejscu dla każdej nuty. W ten sposób te zmiany częstotliwości nie będą w fazie dla wszystkich nut w akordzie, tylko każdy będzie gdzie indziej. Powinno być tu. Okej, okay, mamy akordy. Teraz przyda nam się bas. No ale najpierw odpalę interfejs, a potem włączę play. I wtedy będzie okej. Okay. Jako, że zaczęliśmy z rytmem drum and bassowym, to zacznę też z basem drum and bassowym. Tak zwany Rees. A bierze się on z tego, że mamy dwie piły. Zobaczmy, czy jeszcze niżej się da. Da się.
i jedna piła. Kopiujemy sobie tę piłę, przełączamy głos drugi, wklejamy sobie to, co mieliśmy i trochę to odstrajamy. I teraz one się gonią i się wymijają. I to daje nam taki specyficzny efekt fazowania. Możemy to jeszcze... sfiltrować, dodać małe LFO. Może to nawet trochę przestrujemy w stereo. Szerokość stereo na maksimum. Tu jest głośność wyjścia, tu jest głośność wejścia. A, tu nam się nutaga wstawiła niepotrzebnie. A tu mamy filtry. Dolno-przepustowy i górno. Więc możemy sobie też zostawić tylko górną część tego przesterowanego dźwięku i domiksować to do oryginału. A potem jeszcze korektorem trochę to rozjaśnić. High shelf, czyli filtr górnopółkowy. Wolne tłumaczenie. Właśnie tworzy nam taką półkę. Zobaczymy, jak to zagra. Yay! Przydatnym narzędziem jest analizator widma Spectrum Analyzer. Dobrze go sobie wywalić na sam wierzch i teraz on będzie nam pokazywać, co się dzieje. Tu jest werbel, 400 Hz. Tu jest bas, jakieś 70-60 Hz. A stopa jest wszędzie. Tu brakuje crasha. No i jakaś wariacja z perkusją też by się przydała. Wiem. Tak! Ha! Klasyk drum and bassu. Nie, to ja chcę częściej taką zmianę. To ma być co drugie uderzenie. Nie co czwarte. Może bym zmienił ten drugi bas. Nazwę go B, bo wtedy mi się wyświetli tutaj. Tak sobie często oznaczam, że wariant A, wariant B, potem wariant C. Wariant F. Wtedy wiem, co jest kopią czego. Wiem, co jest kopią czego i wiem, czego nie kopiować na co, żeby sobie nie stracić czegoś. Możemy sobie jeszcze, o właśnie, wszystkie te nuty trochę wydłużyć, żeby na siebie nachodziły. Skróciłem tą ostatnią, żeby się nie wychodziła poza miarę, bo wtedy wszystko nam się to wydłuży. Te pierwsze też tak zrobię, że je troszeczkę wydłużę z altem, bo jak bez altu to mam siatkę. No w sumie ta siatka też może być. I ten ostatni, o. I zrobię taki myk, że zmienię ten bas, żeby był, właśnie używał portamento, tego co nam mieliśmy lead ostatnio. Będzie legato, czyli
Nie, niech będzie mono. Bo tak, są trzy tryby. Tryb polifoniczny, czyli możemy grać ile chcemy nut naraz i żadna nie wpływa na żadną. Tryb monofoniczny, to jak wciśniemy kolejną nutę, to wszystkie pozostałe wycisza nam. Znaczy zostaje zawsze tylko jeden dźwięk i zaczyna od nowa dźwięk. A tryb legato, tak wciśniemy nową nutę, to stara jakby brzmi, ale zmienia wysokość na tą nową. Więc mamy jakby ciągły dźwięk, tylko on zmienia wysokości. Chyba, że puścimy wszystko, to wtedy jak wciśniemy coś, to zaczynamy nową nutę. Ale my chcemy, żeby każda nowa nuta to była nowa nuta, tylko żeby, no właśnie, portamento, żeby nam się to ślizgało. No właśnie po to to jest. Po to te nuty na siebie nachodzą, żeby jedna przeszła płynnie w drugą, bo inaczej brzmiałoby to dosyć dysonansowo, jakbyśmy zostawili w trybie poli, bo by nam grały dwie nuty basu w którymś momencie naraz i to zazwyczaj nie brzmi dobrze, bo w basie nie słychać harmonii za dobrze i to najczęściej brzmi jak kupa. Może to jeszcze wydłużymy, żeby było bardziej zauważalne. Aż się ślizga. Leniwy bas. Będzie to łatwiej zobaczyć, jeżeli wstawimy tu parę wysokich nutek. Fajną opcją jest w basie skakanie po oktawach czasem, tak do zabawy. Ha, i widzę, że tu jednak tryb legato może być dobry. Ta-ta-ta. Ciekawe, czy to się uda? Trochę za krótkie są te dźwięki. Ciekawe, czy nam tego akordy nie zagłuszą. Let's try. No, czemu dwa krasze? A więc z tej wersji, to ja sobie wezmę wszystko. No. Właściwie to ją sobie podmienię. Widzę, że mam caps lock wciśnięty, nawet nie wiedziałem. I tu sobie zrobię coś innego. I ta nuta tak naprawdę się skończy tutaj. Jeden mały problem jest taki, że ten instrument ma tak nisko filtr ustawiony, że jak gram wyższe nuty, to ich prawie nie słychać, bo nie przebijają się przez ten filtr dolnoprzepustowy. Więc zrobię taką opcję, że tu jest frequency tracking, czyli w momencie, kiedy gramy wyższe nuty, to filtr też jest wyżej. Może po prostu trochę wyżej ten filtr otworzę. Spłycę do rzeczy. Trochę nam ten bas faluje, tak się skłaśnia i ścisza. Więc użyję takiego ustrojstwa, które się nazywa... procesorem dynamiki.
A konkretnie chcę tego, z tego zrobić kompresor. I tu mamy wykres tego, co wchodzi, a tu mamy wykres tego, co wychodzi. I chcemy, żeby powyżej pewnej granicy, jak coś wchodzi, to było mniej więcej na tym samym poziomie. On to kompensuje normalnie. I zamiast nam ściszać, to nam podgłaśnia. Chyba, że się mylę. Okej, teraz podgłaśniam na wejściu, żeby to bardziej wgnieść ten wykres. Żeby mi nie wychodziło tutaj, tylko tu. Jest trochę lepiej. I co jeszcze chcę zrobić? Chcę, żeby mi te akordy, te pady właściwie, siadały jak stopa wali. A w tym celu zrobię taki myk, że dodam sobie dwa kanały na mikserze. Normalnie to robię każdy kanał dla jednego instrumentu zazwyczaj i wtedy jest łatwiej, bo można wszystkie głośności sobie regulować. O nie. Ale, że jest to czasochłonne, to dzisiaj sobie tego oszczędzam, żeby bardziej do meritum dojść. Schowam sobie ten analizator. Mamy pad. Tu jest FX 2 i wtedy wysyłam sygnał z tego instrumentu tu na mikser. Jeszcze potrzebuję sygnał z kika, ze stopy. FX1. Pyk. I teraz, jak to puszczę. Pady są tak cicho, że nie widać tutaj zielonego. Ale są, bo jak wyciszam cały kanał, to znikają. Dodałem wtyczkę, która jest wzmacniaczem, amplifier. I robię taki myk często, że ustawiam wzmocnienie w tej wtyczce na zerowe, czyli wyciszam dźwięk. I teraz jak ta wtyczka jest włączona, to nie ma dźwięku. Ale jest taki bajer, że mogę dodać sobie na stopę tak zwany kontroler szczytów, peak controller. To jest takie ustrojstwo, które słucha poziomu dźwięku. I jeśli stopa gra, to on wysyła sygnał kontrolny gdziekolwiek. I na przykład mogę sobie wysłać go tutaj. Na kontrolkę dry, wet, czyli na przykład teraz jak mam pozycję 0, to ten efekt w ogóle nie ma wpływu. Więc pady będą grały. No, tu jest piano roll. A jak to włączę, to pady nie grają, bo tutaj jest wyciszone. Jest też opcja minus. Ale że to jest cisza, to nic tam to nie robi, bo 0 to 0. Kliknę sobie prawym przyciskiem myszy i tu jest podłącz do kontrolera. I teraz mamy kontrolę użytkownika, kontroler pierwszy i to jest to, cośmy sobie zrobili z tą stopą. To normalnie daje nam poziom 0, czyli taki, że efekt nie działa. Ale jak sobie damy solo stopę na przykład, żeby grała tylko stopa z tego perkusyjnego zestawu, bo reszta instrumentów z zewnątrz będzie grała. Mogę ustawić tutaj, żeby jednocześnie wyciszył nam stopę. I dam sobie odpowiednio długi czas opadania. Mogę jeszcze wzmocnić poziom, żeby dobić do sufitu trochę bardziej to ściszanie. To. Słyszycie, że pad się włącza tylko jak stopa nie gra.
No. I to się popularnie nazywa sidechaining. Sidechaining. A, zapomniałem włączyć reszty instrumentów perkusyjnych. Tak w ogóle to zapiszę. Ctrl-Alt-S. I mam teraz nową wersję 0.2. Co będzie, jak wrócimy do pierwszej frazy? Jest śmiesznie. Wow, szczerze nie wiem, czy mam tyle materiału na 15 minut. Mogę skończyć już teraz tak naprawdę, bo nie mam jeszcze pomysłu, co by tutaj więcej zrobić, bo żeby coś więcej zrobić, to trzeba by dużo, dużo więcej czasu, a nie chcę. Może macie jakieś pytania do mnie, albo chcecie wiedzieć o jakimś innym softie, soft linuxowym, albo open source'owym. Właściwie za każdym razem robię od nowa. Łącznie z perkusją i tak czasem sobie zapisuję to, co zrobię i jak potrzebuję coś szybko naszkicować, to mi się przydaje, bo mam taką listę i wtedy potrzebuję stopy, werbla, hi-hatu, crasha. Dobra, crash, dobra, ten, stopa, dobra, to werbel i tak dalej. Ale na ogół jak mam czas, to siadam i robię wszystko od zera i w sumie dużo się uczę przez to, bo za każdym razem jest inaczej. Mimo że robię po raz 200 stopę, to ona zawsze jest inna i po jakimś czasie zacząłem dostrzegać, że mogę zrobić różne rzeczy celowo inaczej i dostanę różną stylistykę do różnej muzyki pasujące instrumenty. Perkusję samą. Ale to się ciągle tego się uczę. Po prostu od tych 8 chyba lat cisnę syntezę właśnie perkusji i dopiero w zeszłym tym roku stwierdziłem, że to zaczyna mieć taki poziom, jaki powinno mieć. Jakby to nie są jeszcze te dźwięki, bo musiałbym nad tym dużo więcej czasu spędzić. Dlatego to, co robię tutaj, jest takie bardzo na szybko. Poza tym jakość słuchu, odsłuchu mamy dosyć słabą, bo jest duży pogłos i tak dalej, więc jest ciężko zrobić coś bardzo wysublimowanego, bo trudno jest to usłyszeć. Ale jak się siedzi w domu ze słuchawkami nie za 5 zł, tylko 50 albo 150, to dużo więcej słychać i dużo więcej można zrobić. I dużo więcej zauważa się różnicy, że robisz coś 10 razy, niby to samo, a za każdym razem wychodzi co innego. I po jakimś czasie uczysz się i celowo robisz to inaczej. A już nie tak, że po prostu próbujesz zrobić jedno, a za każdym razem wychodzi coś innego niechcący. Tak? Ale to jest proces uczenia się. Tak samo jak malujesz obraz, no to na początku próbujesz namalować drzewo, a wychodzi krowa, nie? Trudno. Tutaj też tak jest czasami. Robisz drzewo, a potem masz krowę i myślisz, o w dupę, ale ta krowa pasuje do kompozycji. Dobra, to odkładam tę krowę na bok i robię jeszcze raz to drzewo, co chciałem. A ja mam takie pytanie. Jeżeli chodzi o rzeczy związane z IT, co robisz jeszcze poza muzyką? Poza muzyką robię grafikę. Właśnie niedawno dostałem pracę jako grafik 3D i robię w Blenderze, czyli też open source. Wspomagam się Inkscape'em, postawiłem sobie stację do pracy na Linuxie. No i właśnie zakładam w firmie taki wewnętrzny system robienia, generowania wizualizacji 3D z projektów 2D. Czyli ktoś tam, nie wiem, ta firma robi pendrive'y dla firm, więc na przykład mają jakiegoś pendrive'a, zamawiają, ktoś zamawia 200 sztuk z grawerem czegoś tam, ich logo. Więc handlowcy z tej firmy, idea jest taka, przysyłają mi projekt, gdzie jest tam ten pendrive narysowany, ja im to przygotowuję, taki szablon, oni sobie wrzucają to logo, mają tabelki, wrzucają sobie kolory w odpowiednie pola, wrzucają to do katalogu i jeszcze jeden open source, czyli SyncThing. Nie mamy internetu, to wam nie pokażę. A, jeśli będę mądry na tyle, żeby to zrobić. O!
Nie wiem, czy w ogóle wiecie o tym. Może słyszeliście o BitTorrent Sync? SyncThing to jest open source'owa odpowiedź na BitTorrent Sync. Czyli to jest narzędzie, które wpinasz tam kilka maszyn, wyznaczasz im katalogi i to przez sieć bezpośrednio z waszej maszyny do waszej maszyny bez pośredników przesyła pliki w obie strony, jak chcecie. I to jest super, bo można na tym stawiać jakieś właśnie usługi, tak niemalże wewnętrzne. I właśnie tego używam w tej swojej firmie, żeby oni, handlowcy mogli sobie wrzucić projekt w PDF-ie do takiego katalogu, a SyncThing to przewali na moją maszynę, gdzie skrypt w Bashu patrzy, o w dupę, wpadł PDF, dobra. No to konwertuje go na PNG, potem kopiuje plik Blendera do jednego katalogu z tym PDF-em PNG, odpala Blendera, Blender ładuje sobie tego PNG jako teksturę i ta tekstura wpływa na to, co się dzieje na projekcie w 3D. Blender to rysuje, potem kopiujemy to do katalogu i SyncThing odsyła to do osoby, która wysłała projekt i dostaje w 3D coś, co wygląda trochę jak zdjęcie. Więc... Więc jeżeli potrzebujecie przesyłać pliki automatycznie i chcecie to robić open source'em, to polecam syncthing.net. Są klienty na wszystkie systemy, łącznie z Androidem. Na tym Samsungu działa, ale miałem Samsung. Samsung. Generalnie to nie jest mój telefon, ale na nim SyncThing działa. Nie testowałem jeszcze synchronizacji, ale się odpala. A na innym telefonie niestety się nie odpalał. I zgłosiłem błąd na GitHubie, ale jakoś jeszcze chyba tego nie przekopali. Ja też nie jestem w stanie jakoś zgłębić, czemu nie działa. No, jestem na DeviantArcie. DeviantArt. Zanim już zdobyłem stałą pracę, to klepałem portfolio i tak robiłem różne projekty. To jest wszystko w Blenderze. Znaczy 3D jest w Blenderze, bo tekstura jest trochę z Inkscape'a, który jest programem do wektorowej grafiki. Ja robię to wszystko na open source'ie kompletnie. Jakby jestem fanatykiem wręcz open source'u i myślę, że open source jest dobry na wszystko. Dopóki działa. A jak nie działa, to zgłaszasz błędy na GitHubie i jedziesz dalej. To miał być oryginalnie projekt na koszulkę. Aczkolwiek robię z takim młodym chłopakiem z Holandii album muzyczny właśnie w LMMS-ie. Głównie z pianistą. Nie wiem, ma chyba 19 lat teraz. Strasznie młody i strasznie ogarnięty. I stwierdziliśmy, że zrobimy z tego okładkę albumu. Albumu jeszcze nie ma, bo jest w drodze. Mamy nadzieję skończyć go do tego roku, do końca roku, ale jest okładka. To też z Blendera. Takie abstrakcje. Trochę wygląda, jakbyście przymrużyli oczy i widzieli świat przez rzęsy, bo to tak... Kiedyś kolega mi dał cynk, że zwalnia się miejsce dla grafika w firmie, która obsługuje profile facebookowe Tymbarku i Daftony, więc zrobiłem dwa projekty. Lorem Ipsum, czyli przykładowa etykieta. No, chciałem uzyskać coś, co jest na poziomie sprzedawalnym, w sensie, że mogliby to umieścić w reklamie. Te pomidory też nie są prawdziwe. No i to... Open source w służbie wszystkiego. Jeżeli nie znacie Blendera, to jest właśnie program, w którym robiłem te projekty. Jest to bardzo bogate narzędzie do 3D, do wszystkiego, do modelowania, animacji. Można w tym też składać filmy. Jest open source'owe i działa na wszystkich platformach. Aczkolwiek, jeżeli chcecie się bawić w 3D, to polecam najpierw obejrzeć dużo, dużo tutoriali. Bo ten program dużo używa klawiatury i bez opanowania podstawowych skrótów jest ciężko coś zrobić. A jak już opanujecie, to jest bardzo szybko, bo prawą myszą, znaczy prawą ręką operujecie myszą, lewą klawiaturą i to jest bardzo wydajne narzędzie. Jakieś pytania?
Na open source i na Linuxie? Czy masz na myśli programy do robienia muzyki? Jednym z najfajniejszych, jakich ja używam... Nie chcę być nagrywany. Także o, nie to dawaj, powtórz jeszcze raz. To powtórz, to wszyscy będą słyszeć też. Kolega pytał, czy to jest open source'owe i czy to chodzi pod Linuxem. Nie tylko pod Linuxem. Nie. Akurat te narzędzia są na wszystkie większe trzy platformy, czyli Linux, Windows i Mac. No. I Blender ma ten sam interfejs, bo rysuje customowy OpenGL-em, więc... To do grafiki. Właśnie. Tak. Ten program nazywał się Linux Multimedia Studio, ale jako, że ani nie jest multimedia, tylko music i nie jest tylko na Linuxa, to była decyzja o tym, żeby zostawić sam skrót. I teraz nazywa się oficjalnie LMMS. Bez żadnego rozwinięcia. Swoją drogą, miałem swój udział w postępie tego programu, bo któregoś razu napisałem takiego maila do społeczności, że hej, ten program jest super i w ogóle możemy zrobić miliard rzeczy, tylko ruszmy dupy. I ruszyli dupy i w rok zrobili taki postęp, że ten program w ogóle nie, jakby bardzo się zmienił i w wyglądzie i dużo, dużo funkcji doszło i dalej się zmienia i jest bardzo pozytywnie. Ale ma swoje oczywiście błędy, więc zapraszam na GitHuba. Tak, w pętli. Dzięki wam bardzo za uwagę.